Osiągnij harmonię w swoim domu dzięki sztuce Feng Shui. Postaraj się, aby energia Qi mogła swobodnie przepływać przez przestrzeń. Unikaj blokad i zatłoczenia, aby zachować płynność ruchu energii. Nie umieszczaj dużych mebli na środku pokoju, aby nie blokować przepływu Qi. Kolory mają duże znaczenie w Feng Shui i mogą wpływać na nasze samopoczucie i nastrój. Stosuj harmonijne kombinacje kolorów, które wspierają pozytywną energię. Zielony symbolizuje harmonię i równowagę, z kolei czerwony przynosi energię i pasję. Feng Shui sugeruje dobór mebli i układ przestrzenny w taki sposób, aby zachować równowagę i harmonię. Unikaj ostrych krawędzi mebli. Na przykład, stół z okrągłym blatem stwarza przyjazną atmosferę i zachęca do rozmów. Odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie w Feng Shui. Stosuj naturalne światło, które wpuszcza pozytywną energię do wnętrza, oraz ciepłe, miękkie światło wieczorne. Rozsuwane zasłony pozwalają na kontrolowanie ilości naturalnego światła w pomieszczeniu. Wybieraj przedmioty o spokojnym wzornictwie i ważnym znaczeniu dla Ciebie. Wstawianie roślin do pomieszczeń wprowadza naturalny element do przestrzeni i oczyszcza powietrze. Feng Shui dzieli przestrzeń na strefy bagła, które symbolizują różne aspekty życia, takie jak zdrowie, kariera czy związki. Ważne jest, aby zadbać o równowagę i harmonię we wszystkich strefach życia. W strefie zdrowia warto umieścić rośliny oczyszczające powietrze, takie jak paprotki lub aloes, aby wspierać dobre samopoczucie i harmonię w przestrzeni. Dzięki zasadom Feng Shui możesz stworzyć harmonijną i spokojną przestrzeń, która sprzyja dobremu samopoczuciu i równowadze. Zainspiruj się i wprowadź pozytywną energię do swojego wnętrza.